Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na poniedziałek. Kolejny tydzień przed nami. Zerknijmy na energie, które nam będą towarzyszyć. No, miejmy nadzieję, że to umiarkowanie rzeczywiście sprawi, że ten dzień będzie spokojny. Już patrzymy. Powrót do czegoś z przeszłości. Jednak się chciało pokazać to umiarkowanie. Dzisiaj będzie taki dzień, w którym będziemy chcieli, albo będziemy zmuszeni do tego, żeby wrócić do czegoś z przeszłości. Może to być niekoniecznie powrót do miejsca, bądź też odezwanie się do jakichś ludzi z przeszłości, tak? Do przyjaciół na przykład. Ja mam tutaj bardziej taki powrót do sytuacji. Na przykład dzisiaj coś będziecie musieli załatwić, albo będziecie prowadzić jakąś rozmowę, która będzie analogiczna do tej, którą kiedyś już przeprowadzaliście. Na przykład kilka lat temu, albo doświadczycie jakiegoś bodźca, który Wam przypomni o czymś. I teraz ważna informacja jest dla Was jest taka, że to nie będą miłe wspomnienia. Prawdopodobnie w przeszłości, ze względu na brak doświadczenia, ze względu na jakieś braki, tak w ogóle, analogiczna sytuacja, którą będziecie przeżywać w poniedziałek, nie wyszła Wam tak, w taki sposób, jakbyście sobie tego życzyli, jakbyście chcieli, żeby to poszło. I być może dopiero dzisiaj jest jakaś poprawka. Tak więc te wspomnienia nie będą należały do najprzyjemniejszych, ale z drugiej strony pomyślcie sobie o tym poziomie, na którym teraz jesteście. Z jakim spokojem przyjmujecie sytuację, w jakiej w poniedziałek się znaleźliście. Ile za Wami doświadczeń? Jakie kroki poczyniliście do przodu? Nie rozpamiętujcie tego, co było, co Wam się w przeszłości nie udało, tylko docencie to, w jaki sposób załatwiliście tę sprawę w dniu dzisiejszym, tak? Bo ja z tego układu tutaj widzę, że wracacie do czegoś, co Wam się wcześniej nie udało, ale jest to spowodowane jakimś bodźcem w teraźniejszości. I prawdopodobnie przejdziecie przez to, co się dzieje w dniu dzisiejszym, zwycięsko, tak? Będziecie mieć taką tendencję do tego, żeby rozpamiętywać, żeby pogrążać się w tych czarnych myślach, czarnych chmurach. To tylko miejcie to na uwadze, że po prostu jest taka tendencja, energie wokół Was właśnie w taki sposób się ułożyły. Pytanie, czy będziecie w stanie w jakiś sposób się z tego wykaraskać. Biorąc pod uwagę to, że w trakcie tasowania kart i tutaj też pojawiło się to umiarkowanie, po prostu to przeczekajcie. I taka jest tutaj rada. Przeczekajcie ten czas, to powinno się jakoś unormować. Może od razu sobie zagospodarujcie czas w taki sposób, żeby za dużo nie myśleć, nie pogrążać się w tych myślach takich dosyć ciężkich. I miejmy nadzieję, że w dniu jutrzejszym już ten nastrój będzie o wiele, wiele lepszy. Tak więc z mojej strony takie są informacje dla Was na ten poniedziałek. Pamiętajcie, że zawsze tutaj możecie napisać w komentarzu, co Wam w duszy gra. My tutaj się razem wspieramy. Ja Wam życzę udanego poniedziałku, udanego początku tygodnia. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa.